Cześć, w tym wideo spróbuję Ci odpowiedzieć na pytanie, co robić, jak otrzymaliśmy terminowe orzeczenie na prawo jazdy po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No niestety często się tam zdarza trafiać za alkohol lub z różnych innych ciekawych przyczyn zdrowotnych. Zapytanie, witam, zrobiłem badania 18 czerwca na alkohol w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Lubiniu i dostałem orzeczenie lekarskie bezterminowe na prawo jazdy kategorii B. Natomiast w ostatni piątek został mi przesłany list z tego ośrodka, że ponowne badanie lekarskie jest ustalone na czerwiec 2022 roku, czyli na 10 lat. I jako wyjaśnienie w tym liście otrzymałem wiadomość, że lekarz się po prostu pomylił, po dwóch dniach stwierdził pomyłkę i udzielił badanie ważne na 10 lat. No i czy można coś z tym zrobić, aby to pierwsze orzeczenie lekarskie było ważne? No ponieważ w Wydziale Komunikacji cofnęli mi już bezterminowe badanie lekarskie i otrzymałem prawo jazdy terminowe 10-letnie. Podkreślam tutaj, że nie minęło jeszcze okres odwoławczy od otrzymania tego orzeczenia lekarskiego. Z góry serdecznie dziękuję. Wyjścia są w sumie tutaj trzy. Po pierwsze, według mnie najgorsze, no można odwołać się do Instytutu Medycyny Pracy w nadziei jakiejś, że ta wyższa instytucja, wyższa instancja przywróci nam prawo jazdy bezterminowe. Natomiast z mojego doświadczenia wiem, że rzadko kiedy się to udaje, badania są kosztowne, no i trzeba się wybrać na podróż przynajmniej na dzień lub dwa do miasta, w którym znajduje się instytut. Najbliższy koło Lubinia jest chyba w Łodzi, no być może jeszcze tam w Sosnowcu porównywalny. Druga opcja, spokojnie odczekać te 10 lat, pójść do lekarza w normalnym trybie i po prostu przedłużyć sobie to prawo jazdy w 2022. Na pewno kosztu takiego lekarza jak ja, czy innego lekarza gdziekolwiek w tym Lubiniu jest mniejszy niż w ośrodkach referencyjnych typu WOMP czy Instytut Medycyny Pracy, a szanse na prawko bezterminowe są nieco większe. No i ostatnim wyjściem jest po prostu czekanie pewnego czasu, no nie mówię ile, nie mówię, że 3 dni, prawda, ale ogólnie chodzi o pójście do lekarza, ale przed tym terminem 10 lat. Pytanie, czy to gwarantuje prawko bezterminowe? No jak się lekarz dowie, za co mieliśmy to terminowe, prawda? No niestety niekoniecznie, ale na plus. Badanie jest na pewno tańsze niż w WOMP-ie, można spróbować, no może znamy jakiegoś lekarza tam bardziej spolegliwego, no w końcu ten WOMP-owski też dał na początku na bezterminowo. Także raczej jest zasada, że lekarz zwykły nie da krócej niż WOMP, prawda? Także być może się tutaj konkretnej tej osobie uda. Natomiast no, trzeba mieć nadzieję, że nigdy już nie będziesz jeździł po alkoholu w takiej sytuacji, bo jak cię złapią jeszcze raz, skierują jeszcze raz badania do WOMP-u, to już skutek będzie wiadomy, prawda? No, nie mówiąc o tym, że na pewno nie lubią recydywistów łapanych i kierowanych po raz kolejny za jazdę po alkoholu. Także na tym kończę. Oczywiście, jeżeli miałeś jakiś ciekawy, podobny problem z terminowym prawem jazdy i badaniami w WOMP, zapraszam Cię oczywiście tutaj poniżej do komentarzy tego filmu, tego wideo. Jeżeli natomiast chcesz dużo więcej informacji na temat prawa jazdy, badania po alkoholu, terminowe prawo jazdy, możesz oczywiście tutaj wejść na mojego bloga Badania lekarskie kierowców.pl. Także każdy komentarz jest mile widziany, szczególnie oparty na własnym doświadczeniu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.